Cześć, witajcie w pierwszym odcinku Belsuk Gotuje. Chcę Wam pokazać owsiankę, którą jem obecnie na masie. Jest to owsianka o smaku chałwy. Ma bardzo dużo kalorii i to jest fajne, że jeżeli ktoś jest niejadkiem, to z pewnością może tutaj dużo ich upchnąć. Moja porcja będzie miała ich aż 1500, 80 gram białka, 55 gram tłuszczu i 160 gram węgli. Oczywiście porcję możecie modyfikować, możecie połowę tego ugotować, podzielić wszystko na pół. I oczywiście dopasować to do swoich potrzeb, do swoich makrosów. Zaczynamy od 100 gram płatków owsianych. Niestety ja mam je trochę pomieszane z kaszą manną, ale to dłuższa historia, dlaczego to jest pomieszane. No ale to z kaszą manną też właściwie by było można zrobić, no ale wsypiemy 100 gram sobie płatków owsianych. Następnie wylewamy 350 gram miligram albo mililitrów mleka. W tym przepisie, jak zobaczycie w makrosach, to jest 2%, ja akurat mam 3%, to kompletnie nie szkodzi. Wrzucamy 50 gram tahini. Tahini obecnie jest dostępne w marketach wszędzie, więc nie będzie żadnego problemu. Właśnie to tahini nadaje ten hałowy smak temu wszystkiemu, bo to są przetarte ziarna sezamu. A nie, nie 50, a 75 nawet u mnie jest. Więc 75 dajemy. I teraz dodajemy 50 gram miodu. Widzicie, mam trochę twardą konsystencję. Jeżeli ktoś chce bardziej miękką, to wystarczy, że sobie to wcześniej podgrzeję. Ale jakoś sobie damy radę. Ok, 18. 37, no i to około 50 nam wejdzie. I dodajemy sobie tutaj aromat. Możecie kupić aromat ze sklepu, możecie go w ogóle nie dawać. Ja po prostu lubię. To jest taka firma Funky Flavors o smaku waniliowym. Każdy musi sobie tutaj dostosować tego ilość. Niektórzy lubią mało, niektórzy dużo. A akurat do tej owsianki taki posmak waniliowy jest bardzo fajny. I na koniec mam to jeszcze przygotowane WPC. I warto tu mieć go jakiś neutralny smak, właśnie waniliowy, biała czekolada. I to będzie właśnie do tego fajnie bardzo pasowało. I możecie sobie dodać jeszcze, załóżmy, 25 gram rodzynek. Ja mam tutaj żurawinę, jakiekolwiek bakalie, wiecie, chałwy są różne z bakaliami. Są z kakao, po prostu tutaj fantazja was ogranicza, ja tutaj robię taką najbardziej tradycyjną wersję. Mieszamy wszystko. I teraz wszystko wstawiacie na bardzo mały ogień. Jeżeli tam macie skalę do 10, no to powiedzmy na czwóreczkę, na piąteczkę. Przykrywacie, niech to sobie się powoli gotuje. Ewentualnie na początku można szybciej to zagotować i później zmniejszyć ogień. Niech sobie to dochodzi. Widzimy się w dalszej części filmu. Kwestia jest też taka, że musicie na początku to zamieszać, bo Wam się rozpuszcza tahini oraz miód, jeżeli mieliście twardy, i żeby Wam to nie przywarło do dna garnka, więc na początku sobie to na pewno musicie mieszać, zanim się zagotuje. Jak się zagotuje, no to już naprawdę malutki ogień i mieszać można mniej lub przemieszać tylko od czasu do czasu, bo nam to mleko będzie się redukowało, płatki będą wchłaniać je i pęcznie po prostu. Owsianka jest prawie gotowa, musicie sobie ją redukować do konsystencji, jaką lubicie. Niektórzy wolą reiste, niektórzy takie bardziej zbite jak ja. I teraz jest ostatni, najważniejszy trik. Musicie to troszeczkę, chociaż troszeczkę przestudzić. I dopiero jak to troszeczkę przestudzicie, to wrzucacie odżywkę białkową. Większość odżywek białkowych, jeżeli wrzucicie je do wrzątku, do czegoś bardzo ciepłego, po prostu zrobi się Wam z nich twaróg i taka dziwna konsystencja. Więc zawsze chwilę poczekajcie, zanim dorzucicie odżywki, żeby właśnie tego uniknąć i wszystko było fajne i smaczne. Tak samo jest z pieczeniem, od razu smażeniem tej odżywki. Ona po prostu robi się jakaś sucha, robią się jakieś grudki. No tak jak chwilę przestudzicie i dodacie, to wszystko będzie ok. A tak owsianka wygląda na talerzu. Jak to z owsiankami? Piękne nie są, ale są bardzo odżywcze, smakują. Jak widzicie, tutaj nie ma dużej objętości, a
a kalorii jest aż 1500, więc jeżeli ktoś jest niejadkiem, wspomniałem, to jest to idealne dla niego śniadanie, a dla mnie smak jest zajebisty i polecam, abyście sobie ją spróbowali.